Po krótkim postoju jedziemy dalej w kierunku góry Rushmore w stanie Dakota Południowa. W latach 1927-1941 w zboczu góry Rushmore wykuto pomnik składający się z czterech głów prezydentów Stanów Zjednoczonych. Od lewej George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt i Abraham Lincoln. Rzeźbiarz Gaston Borglum, główny twórca pomnika. To miejsce odwiedza ponad 2 miliony turystów rocznie. Każde popiersie ma około 18 metrów wysokości. Są wykute w granitowej skale za pomocą ładunków wybuchowych, młotów i ciężkiego sprzętu. Pomnik wykuwało blisko 400 robotników. Członkowie plemienia Dakotów uważają, że pomnik bezcześci ich święte miejsce. Zatrzymujemy się w niewielkiej miejscowości Keystone, leżącej niedaleko Rushmore. Liczy ona 300 mieszkańców, którzy utrzymują się głównie z turystyki. W odległości zaledwie 15 km w linii prostej od Rushmore budowany jest pomnik Szalonego Konia. Jest to monument poświęcony wodzowi Dakotów Tashunka Witko, zwanemu Szalonym Koniem. Oto model tego pomnika w skali 1 do 300. Korczak Ziółkowski, rzeźbiarz, który rozpoczął pracę nad pomnikiem, kontynuowane teraz przez jego rodzinę. Wykonane przez niego popiersie Paderewskiego. W pobliżu pomnika jest zbudowane z drewna niewielkie Muzeum Indian Ameryki Północnej. Są tu także eksponaty związane z budową pomnika Szalonego Konia. W muzeum można też obejrzeć krótki film ilustrujący przebieg pracy nad pomnikiem. Prace nad pomnikiem rozpoczęły się w 1948 roku. Wcześniej Korczak Ziółkowski uczestniczył w pracach przy budowie Mount Rushmore. Pomnik nie jest ukończony, ale gdy to nastąpi, będzie największym pomnikiem na świecie. Jego długość wyniesie 195 metrów, a wysokość 172 metry. Głowa wodza ma 25 metrów wysokości i 18 metrów szerokości.